Witamy Was bardzo serdecznie na już drugiej lekcji, jak to nazwać, Open Class Video Impro Jam. Nie no, to jest, dzisiaj będzie lekcja oparta na improwizacji. Będziemy uaktywniać po kolei każdą część ciała, będziemy rozciągać, wzmacniać, więc zapraszamy Was za go bardzo serdecznie. Zaczniemy od... Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and shadow and green, stick around and you'll see what I mean. Masujemy podłogę naszymi stopami. I'm dreaming of, did you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top. Jakby uaktywnijmy całe stopy, żeby nie myśleć, że stopy to dwa płaty, tylko taka mięsista po prostu jakaś, nie wiem, coś mięsistego po prostu. Ciasto, dokładnie, ciasto. Takie rożki. I przy tym też pamiętajcie, żeby już powoli uginać kolana, żeby pracować nad mięśniami czworogłowymi. Żeby nie być na sztywnych nogach, tylko mięciutko. Teraz przejdziemy do kolan. Kolana. Kolana są odpowiedzialne za inicjację ruchu. Ale mamy przednie kolana i też mamy tylnie kolana. Więc myślimy i przód, ale tak samo tył naszych kolan może zaczynać ruch. Więc myślimy różne kierunki, uaktywniamy kolana. Cały czas też myślimy, żeby nie siedzieć, tylko żeby cały czas nasza głowa, żebyśmy rośli do sufitu, żeby rozciągać plecy, żeby nie siedzieć ciężko, tylko rozciągamy cały czas. Możecie grać też jakby z speedem. Dobrze, teraz uaktywniamy trochę więcej, ale bioderka nasze. Możecie nawet dać sobie po prostu ręce na biodra i poczuć miednicy, ciężar miednicy. Wyobraźcie sobie, że macie takie wielkie suknie, spódnice i teraz musicie wprowadzić te spódnice w ruch. I różne strony. Jak chcecie, możecie tu mieć ręce. Jeśli nie, już niech sobie latają. Ale ruch rozpoczynamy od miednicy.
I stand as a broken man, but I found my friend at the country's with the. Now I'm falling down, crashing sound, then you come around at the country's with the. Yet you rush to me and it sets us free, so I fall to my knees at the country's with the waterfall. Kolana, przechodzimy teraz do klatki. Klatka, nasza klatka może iść na maksa w przód otworzyć żebra, wyciągnąć szyję, a na maksa też może pójść w tył. Curve i przód i curve i różne strony. Spać. Skupiamy się na klatce, żeby rozbujać całą część górną ciała. Wprowadzamy teraz głowę. Wprowadzamy taki ruch, jakby jaki jest oddech. Czyli jak jest oddech, to wszystko otwiera się i zamyka. Tak? Jakby wciągamy powietrze i jak wydychamy, to jest taki release. I teraz pracujemy właśnie na takim rozciągnięciu i release. I rozciągnięcie. Rozciągnięcie, release. I cały czas. Mogą być trochę krótsze trasy, a mogą być mega długie. You can understand.
I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. Trochę więcej takich prób, jakby. Prób. Zatrzymujemy się. Fu. 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 Ha. 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 I teraz szybciej. Zmiany. Solo te veo, solo.
zmęczeniu wyjdźmy na jedną nogę. Prawa jest cały czas w powietrzu. Jak macie jakieś krzesło koło siebie, sofę, spróbujcie podnieść nogę nad sofą, nad krzesłem. Lewa noga cały czas prosta. Jeszcze 10. 9. 8. 7. 6. Wyciągamy się w górę. 5. 4. 3. Zmiana. Wiem, że boli. Lewa. Prosta, drugie biodro. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relaks. Strzepać prawą, lewą nogę. Idziemy w dół. I rozciągnijmy plecy. Siento mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Podnosimy prawą nogę do góry. Patrzymy na stopę i do boku. Oczy, raz. I dwa.